Dzień dobry serdecznie witam. Dostałem od Was wiele, wiele faktur za energię za pierwsze półrocze 2023, gdzie no jesteście zszokowani kwotami, które musicie zapłacić za energię elektryczną. Cześć 5000 faktura za prąd w domu za pierwsze półrocze używania pompy plus fotowoltaika. Może zerknąć? Jak ma być taki rachunek, to ja chyba rezygnuję z pompy. Pozdrawiam M. Zobaczmy co ten M dostał za rachunek. To jest taryfa G12 w PGE. Tutaj mamy pobór, jaki miał energii. Tutaj wprowadzenie. Ja to wpisałem do tabelki, żeby było nam lepiej widzieć. Pobór, czyli w taryfie dziennej 2516 kWh, w taryfie nocnej 2754 kWh, w sumie 5270 kWh. Pierwsze półrocze, ale bez. Stycznia, chyba bez stycznia, bo to jest pierwsza data, 28 luty. Trudno zgadnąć, jak to jest liczone, ale liczmy, że bez stycznia no to jest dużo, no, ale pompa ciepła. Jeżeli chodzi o wprowadzenie w tym samym czasie, sumujemy to 4093 kWh w sumie. Czyli widać, że wprowadzenie było dość spore. Energia, tutaj jest rozliczenie energii, czyli ile kosztował nas sam prąd. Ja to zsumowałem, wpisałem w tabelkę. Taryfa dzienna 2160 zł, taryfa nocna 2364 zł, w sumie 4524 zł. Ale już od początku zarówno taryfa dzienna, jak i nocna ten pan płacił prawie 70 groszy plus 2, czyli 80, chyba 4 grosze za każdą kilowatogodzinę, bez względu na to, czy w dzień, czy w nocy, ponieważ przekroczył już 2000 kilowatogodzin energii w zużyciu. Życia w 2023 roku i wtedy już ta opłata jest wyrównana dla obu taryf. Mamy też resztę, napisałem w ten sposób: reszta czyli opłaty przejściowe, jakościowe sieciowe, czyli zaprzesuł energii i tak dalej, i tak dalej. Reszta wyniosła 1871 zł tu się z podatkiem VAT. W sumie ta energia kosztowała go 6395 zł. Ponieważ to, że ma fotowoltaikę, to zobaczcie, że w tym momencie na fakturze nie ma jakby o fotowoltaice, mowy, bo nowy prosument, czyli osoby, które mają fotowoltaikę po 1 kwietnia 2022, tak naprawdę traktowane są przez zakład energetyczny jako osoby, które nie mają w ogóle fotowoltaiki. A to, co będą mieli autokonsumpcję, to wiadomo, nasz zysk. A to, co wyślą do sieci, jest oddzielnie zliczone i oddzielnie odkupione. W przypadku tego pana mamy tą tabelkę odkupu energii elektrycznej to są te tutaj wypisane w Excelu przeze mnie dane luty marzec marzec kwiecień i maj czerwiec no to już są spore produkcje z fotowoltaiki widać że jest dość duża ta fotowoltaika no niestety tutaj wcześniej po pierwsze, nie była duża, bo jest zima i początek wiosny, a po drugie, wtedy też chodziła pompa ciepła i była faktycznie prawdopodobnie wysoka autokonsumpcja. Zaznaczyłem takim kolorem zielonym te dwie pozycje maj-czerwiec, bo tą energię zakład energetyczny odkupił, ale nie wprowadził jej do kompensaty. Będzie to potem w następnych miesiącach robione. Także pierwsze pół roku. I posiadania fotowoltaiki jest to, że nie całą kwotę, nie, nie wszystkim nam całą kwotę od razu odliczają. Jak to wygląda tutaj? Całość za całą produkowaną energię zapłacono mu 1827 zł, tu i to to pisze, ale tylko 813 zł zostało rozliczone do tej aktualnej faktury. Za energię pobrał 4524 zł złote energii, a 813 złotych zostało mu odliczone, 1013 złotych pozostałe pozostało do rozliczenia, czyli to przechodzi na kolejne półrocze 2023. W sumie musi zapłacić 5581 złotych. Za tą energię elektryczną. Wróćmy się do rozpiski, czyli 6395 zł to jest ten cały rachunek. Minus 813 62 zł za jego energię, którą im sprzedał. No i miał nadpłatę 655 zł. No a nadpłata to nie ma znaczenia, więc tak naprawdę jest te 5581 zł. Na pewno wszystkich nas ciekawi, co by było, gdyby ten pan był prosumentem, czyli był na tych starych zasadach. Tutaj na dole to policzyłem. Gdyby był prosumentem, to by wprowadził w taryfie dziennej tyle kWh energii elektrycznej, tyle, a tyle by zużył. I po odjęciu 20% za magazynowanie mu energii, byłby do przodu 403 kWh. Tyle miałby nadwyżki w taryfie tej droższej pierwszej dziennej taryfie nocnej w pobrał 2754 kWh, wprowadził tylko 444 kWh, ponieważ wiadomo, że produkuje się wieczorem mniej energii. Po odjęciu 200% i tak dalej musiałby dokupić 2398 kWh energetycznej. Musiałby, ponieważ to, co musi dokupić, od tego od, odjęliby mu z pierwszej taryfy nadwyżkę. W sumie musi dokupić 1995 kWh energii elektrycznej i po aktualnych stawkach policzyłem energia 678 zł to jest 27 groszy za kWh, bo to jest taryfa, ta cena stara przed podwyżką, bo nie przekroczył 2000 kWh energii plus wat i to jest liczone taryfa nocna bo dokupuje tylko taryfę nocną dlatego 27 groszy za kilowatogodzinę Przesył wyszedł tylko 122 zł, no bo 5 groszy za kWh plus wat Reszta tych wszystkich opłat to się nie zmienia. Ja tu założyłem aż 300 zł za nadzór. To jest trochę przesie, przesadzone, ale żeby nie było. I w sumie 1100 zł musiałby dopłacić do energii przy tak dużym zużyciu, jakie miał. W, tu zgłoszone nam, czyli 5270 kWh. Ma zapłacić 5581, zapłaciłby, gdyby nie zmiana ustawy, 1100 zł. 1101 zł. Tak wygląda ten pierwszy przypadek. Przypadek drugi. Witam panie Sławku. W zeszłym roku zamontowałem stację fotowoltaiczną o mocy 10 kW na gruncie z myślą o pompie ciepła. Do montażu pompy jeszcze nie doszło, więc myślałem, że będę miał sporą nadprodukcję i po otrzymaniu faktury z Tauronu wynika, że jednak się myliłem. Proszę zerknąć swoim fachowym okiem na te rozliczenia, bo albo jest tu coś nie tak, albo ja czegoś nie rozumiem. Patrzymy fachowym okiem, już tego nie będziemy przypisywać do Excela. Pan ma do zapłaty jeszcze nie wiemy ile. Ale, ale powolutku. To jest za cały rok od 1 lipca do 30 czerwca 2023: do zapłaty 671 zł. Od 1 lipca 2022 do końca czerwca 2023 taryfa G12, moc umowna 14 kW, pobrane jest. 1101 kWh w szycie 2270 poza szczytem czyli 3300 kW, a w tym samym czasie do sieci energetycznej trafiło 4602 kW w szycie i 4074 kWh poza szczytem Widzimy, że naprawdę bardzo dużo energii trafiło do sieci i gdybyśmy to patrzyli jako stary prosument, no to nie dość żeby nie było żadnej opłaty, tylko opłaty stałe, to w dodatku byłoby ty jeszcze dużo nadwyżki na kolejny okres rozliczeniowy. A dokładnie jak chcecie to szybko policzyć to razy 0,8 to się równa to minus. To pan miałby nadwyżki jeszcze na 3,5 tysiąca kWh energii. Bardzo duża nadwyżka. To tam, w tam wcześniejszym przykładzie pan Michał złożył 5270 kWh, czyli tutaj miałby tylko 1,5 tysiąca kWh do zużycia, mając tą nadwyżkę. No ale nie o tym teraz mówimy. Sprzedaż energii elektrycznej, dystrybucja, czyli ta 3372. Dokładnie ta pozycja jest tu przepisana i mamy teraz ceny. Zaczynają się ceny od energii 54 grosze w taryfie dziennej, 26 groszy plus VAT oczywiście w taryfie nocnej. Tego jest dużo rozpisanego, bo mówimy też o tamtym roku i o tym roku tutaj zobaczcie, widać w 5% vat to jest energia sprzedawana do końca w tamtym roku do końca 2022 23% to jest energia sprzedawana, kupowana przez tego pana w tym roku z VAT-em 23 w sumie energia elektryczna tego pana kosztowała 1381 zł już z podatkiem VAT dystrybucja tej energii 743 zł. Na trzeciej stronie mamy informację, że depozyt postulmęski wyliczony jest na podstawie iloczynu ilości energii podanej do sieci i rynkowej miesięcznej ceny energii elektrycznej. Cena jest dostępna na polskich sieciach energetycznych, czyli tutaj nam nie podają nawet, jaką kwotę uzyskaliśmy, ile uzyskujemy ze sprzedaży energetycznej. Wiemy tylko, że zostało Zostało to sprzedane 1317 zł. I tyle zostało odliczone od faktury do zapłaty, czyli mamy tą fakturę całościową 836 zł plus 1288 zł. Od tego odejmujemy 1317 zł, którą energię została sprzedana. Do zapłaty jest 671 zł. 671 zł. Zostało coś tam oczywiście w magazynie energii, czyli w magazynie złotówek w tym momencie na przyszłe okresy. Nie wiemy ile, bo z tej faktury to nie wynika, trzeba sobie samemu policzyć, ale jest 671 zł. do zapłaty za energię elektryczną, gdzie mieliśmy 8676 kWh. Produkcji fotowoltaiki, a zużycie tylko 3372 kWh. Czyli w normalnych warunkach opłata wyniosłaby około 400 zł, bo to jest w sumie w tym momencie za cały rok, za 12 miesięcy, a jest 671 zł do zapłacenia, czyli różnica jest około 200 zł między starym a nowym prosumentem na niekorzyść nowego. Ostatni ciekawy przykład. Dzień dobry panie Sławku. Kiedy trzy temu zacząłem budowę domu, zdecydowałem się na ogrzewanie kablami grzejnymi przez akumulację wykorzystując tarefę nosną G12. Wychodziło to bardzo fajnie, nawet bez fotowoltaiki. Potem, jak zaczęto wprowadzać zmiany odnośnie cen i limitu, założyłem fotowoltaikę, ale już w nowym systemie życzeniowym. Limit zużywam już w lutym i potem przechodzę na stałą stawkę za kilowatogodzinę. Czyli taryfa nocna kończy się w lutym, a opłata za nią na moim rachunku wynosi prawie 800 zł. Ja jestem w szoku, jak można skomplikować życie użytkownikom, ale proszę zerknąć własnym okiem. Wracamy do PGE. Dużo łatwiejsze rozliczenie, jeżeli chodzi o energię elektryczną. Dużo bardziej czytelna faktura i naprawdę pod tym względem wielkie ukłony dla PGE w Rzeszowie. Ale do zapłaty jest tak naprawdę 5931 zł, to jest wartość faktury, i 1166 zł za sprzedaną energię elektryczną. W sumie 4765 zł. Taką kwotę ten pan musi zapłacić pobór energii no jest dość spory, bo mamy 1800, 1600, 1300 w taryfie nocnej, w dziennej nie jest tak źle. No i wprowadzenie z fotowoltaiki. Pod koniec miesiąca to już jest sporo, bo 1400-1300 kWh. Pobór wyniósł 616 kW plus 6041. Wprowadzenie energii elektrycznej 4666 plus 330. Energia tutaj została nam wyliczona wartość sprzedaży energii elektrycznej: 49 groszy, 27 groszy za taryfę nocną. No i od pewnego momentu mamy 70 groszy za taryfę i dzienną, i nocną, plus podatek VAT, ciąg dalszy tych, tych kwot, wypisanych kwot wszystkich. I faktycznie w sumie mamy 5931 zł za całą tą energię elektryczną, która została przez tego pana zużyta. Ale jednocześnie PGE odkupiło od niego te dość duże ilości energii. Kwota. 1166 zł została mu uwzględniona w kompensacie opłaty za energię elektryczną, czyli 1166 zł. Za czerwiec 652 zł przeszło na magazyn energii i prawie cały opłata za cały maj 555 zł też przeszła na magazyn energii, magazyn kwotowy. W sumie 1207 zł ten pan ma odłożone na drugie półrocze 2023. Pozostało do rozliczenia, czyli energii elektrycznej, samej energii bez przesyłu, bez innych rzeczy, zostało pobrane za 4723 zł minus te 1166 zł. Za energię musi zapłacić 3556 zł. Szkoda, że tego 1207 zł. nie zostało od razu wykorzystane, ale. Ostatnie dwa miesiące przechodzą na kolejny okres orzeczeniowy potem będzie zawsze 6 miesięcy rozliczane, dwa wstecz i, i d dwa mniej niż aktualny stan kalendarzowy I 3556 zł musi zapłacić plus musi zapłacić tą wartość, która wynika z innych opłat, jak mocowa, abonamentowa, przesyłowa itd., itd. Średnio wychodzi 89 zł za kilowatogodzinę. Zostawmy sobie z lewej strony tą opłatę 4765 zł. Gdyby była fotowoltaika, tyle kilowatogodzin miałby z magazynu energii, tyle kilowatogodzin musiałby kupić w taryfie dziennej i taryfie nocnej po skompensowaniu tej nadwyżki, którą ma w taryfie dziennej, musiałby kupić 2594 kWh. Do 2000 kWh płaciłby taką samą stawkę jak wcześniej, jak Pan Michał, to wychodzi tam 1100 zł, a za 500 kWh, czyli napiszmy sobie 1100 zł, a za 600 kWh, bo tyle jest nadwyżki, musiałby zapłacić 1,20 20 zł za każdy kWh, czyli 594 razy 1,20 20 zł. W sumie do zapłaty miałby około 1812 zł. 1812 zł. jako stary prosument, 4765 zł. jako nowy prosument. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o faktury. Myślę, że widzicie, że. Są przypadki, kiedy jest minimalnie gorzej niż by było, a są przypadki, kiedy faktycznie te opłaty związane z energią są dużo, dużo wyższe. W przypadku tych dwóch panów, pierwszego i ostatniego, sytuacja poprawiłaby się bardzo, być może by się poprawiała sytuacja bardzo, gdyby mieli magazyn energii, bo wtedy mogliby po prostu nie sprzedawać za grosze swojej energii z fotowoltaiki, a też nie odkopywać jej następnie bardzo drogo. Ale czy tak by było, to trudno w tym momencie powiedzieć. Na szczęście mam, jak pamiętacie kalkulator, na którym mogę wyliczyć dokładnie każdą godzinę roku na przykładzie mojego domu, ile by wychodziło mi właśnie stosowanie takiego magazynu energii, kiedy do pewnej pojemności, oczywiście magazynu, mogę energię zbierać, a następnie mogę tą energię odsyłać do sieci. To zrobię Wam, myślę, że w jednym z najbliższych filmów. A w tym momencie serdecznie Wam dziękuję za uwagę, do usłyszenia.